parę rzeczy ze sobą, m.in. kontroler miniaka, ale też filtry do miniaka. Dzięki firmie Freewell za przesłanie tych filtrów. Mamy kilka modeli, ND4 do ND32 i polaryzacyjne. Dzisiaj spróbujemy ND32, to powinna być w porządku wartość. Zakładanie tych filterków do Mavica Mini to jest też magia miecza, bo tutaj mamy taki zaczep de facto i trzeba użyć 3 palców, właściwie nawet 5. Dobra, filterek jest na miejscu, mam nadzieję, że się ułoży i że będzie w porządku. I że gimbal się skalibruje, a także, że nie zgubimy tego filterka, nie? Tu wygląda, że jest gitarka. Witam Cię w tym pięknym nowym dniu. Dzisiaj mamy ambitne zadanie, aczkolwiek nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że tak. Dzisiaj mamy ze sobą Mavica Mini i chciałbym uruchomić po raz pierwszy funkcjonalność trackowania, czyli Active Track. Nie wiem, czy to wyjdzie, czy nie. Dostałem uprawnienia testera beta, czyli mamy wersję 2.90 liczy i będziemy próbowali dzisiaj osiągnąć coś więcej niż poprzez aplikację DJI Fly. Słuchajcie, do odważnych świat należy. Jak nie spróbujemy, nie będziemy wiedzieli, czy ta Litchit działa i jak sobie radzi, jeżeli chodzi o współpracę z Maviciem Mini. Zaraz będziemy odpalali i zobaczymy, co jest grane, na ile jestem w stanie uruchomić funkcjonalność. Pamiętajcie, że to jest wersja beta dla Mavica Mini i wsparcie SDK było uruchomione niedawno, więc trzeba dać chłopakom trochę więcej czasu. DJI do dzisiaj przez 9 miesięcy, tyle co ciąża, nie uporała się z tym, a Litchit, co potrafi, za chwilę się okaże. Miniak wystartował. Na razie wszystko gra. Dajmy go trochę wyżej. W takim razie, jak na razie wygląda tutaj w porządku. A jedna pięćdziesiąta, nie? 32 dobrałem. Trochę jest wietrznie, dlatego damy go niżej. Postarajmy się polecieć jak najniżej się da. Jestem. Teraz mnie widzicie. To, co możemy zrobić, to spróbujmy uruchomić funkcjonalność track. Nie można odnaleźć celu. Rozszerzyłem obiekt. Trzeba tutaj jak szczypczyki zrobić. Nie jest to takie intuicyjne. Przejdźmy do nagrania. Nagrywanie w takim razie rozpoczęte. Jedziemy track. Pamiętajcie, że to jest wersja beta. Jedziemy z koksem w takim razie. Jestem pod słońce. Tak. Chcę uruchomić. Rozpocznij teraz. Mamy to. Mamy trackowanie. Lecimy, tak? No i faktycznie Mavic popyla. Jest wiatr, jak skurczybyk. On bierze pewien obszar, aproksymuje, widzę, słuchajcie. Śledzenie zakończone z powodu niskiej pewności. Powinien być. Okej, okay, pierwsze próby na razie są takie sobie. Trakuje, ale nie tak dokładnie, jak bym chciał. Idzie za mną, nie ma tragedii, słuchajcie. Przejdźmy w takim razie po otwartym polu, dlatego że tutaj nie ma przeszkód, nie? Faktycznie podąża za mną i daje radę. Teraz się mega wspiął mocno. Dajmy mu szansę w takim razie. Jak najbardziej daje radę, nie? Dobra, teraz zmienimy kierunek naszego ruchu. Ogarnia też Leonka. Śledzenie zakończone z powodu niskiej pewności. Trackuj, potwierdź. I teraz widać, że podąża za mną. Spróbujmy podbiec kawałek. Spróbujmy do tyłu.
teraz. Widać? Brakuje. Jak najbardziej na tak. Teraz mnie trakuje, rozszerza się to pole i de facto on w pewnym momencie aproksymuje wartości. Teraz się zbliża, nie? Teraz aproksymuje lepiej. Dobra, pozwólmy mu się zbliżyć. Śledzenie zakończone z powodu braku optymalnych warunków. Cel zgubiony. Trzeba troszeczkę wyżej. Tak jak teraz. Ok, mamy to. Teraz opcja potwierdź. Idziemy. Nagrywanie rozpoczęte. Śledzenie zakończone z powodu niskiej pewności. Próbuję, to nie jest tak. Mamy to. Już co jest, coś jest, nie? Nagrywanie zatrzymane. Ostrzeżenie, poziom baterii wynosi procent 25. Słuchajcie, jakie są moje wrażenia na gorąco? Mogę powiedzieć tyle. Fajnie, że Litchi ma takie ambicje i faktycznie, że pracują nad tym, żeby mieć trakowanie. Tam jest więcej tych funkcjonalności, które zostaną uruchomione. Zapewne panorama, zapewne hyperlapsy czy waypoints.
czy Orbit. Natomiast na dzisiaj to wygląda jeszcze tak, że prace trwają. To jest wersja beta i to, co testowałem, mogę powiedzieć, w 30% jest w porządku. Reszta wymaga jednak dopracowania. Ja też spróbuję trochę w lepszych warunkach polatać, bo jak widzicie, teraz jest bardzo duży wiatr. Znaleźliśmy dolinkę. Dolinkę, która jest też osłonięta przed wiatrem, ale mimo wszystko Miniak ma dzisiaj kawał ciężkiego zadania do zrobienia. Tak czy inaczej, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Wam przynajmniej pogląd na to, co jest, jeżeli chodzi o trackowanie. Jest też funkcjonalność Follow Me, ja ją spróbuję pokazać, ale w tym odcinku skupiliśmy się na tej funkcji Active Track, czyli w nomenklaturze liczy track. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Oczywiście pod filmem znajdziecie linki do moich bezpłatnych treści, także do treści premium. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!